Dzisiejsze spotkanie no, ma spory ciężar gatunkowy, również ze względu na tabelę. FC Toruń, Red Dragons Miewy, zaczynamy. Wojciechowski. Jest Szymon Piasek i Adam Wachoński powrócili na plac gry. Teraz niedobre podanie Stankowiaka. Czy wykorzysta to Cyman? Uderzenie, ale obok bramki. Chodzi ekipa gospodarzy. Nikola Mrozow. Czy zdecyduje się na strzał? Według niego jeszcze któryś z Torunian w ostatnim momencie skierował piłkę poza linię końcową. Teraz szansa dla ekipy FC Toruń. Uderzenie Tomasza Kryzela. Mocne. Jeszcze poprawka i gol Marcina Mikojewicza. Jeszcze raz autu zawodnicy Red Dragons Pniew. Roman Wachuła. Rajd lewą stroną boiska i liczył, żeby zobaczyć, tak jak przy asyście Kryzela, Marcina Mikojewicza, ale może teraz i nie ma bramki. Zainstalował ich jeszcze cztery. No i z niekorzystnego wyniku, który był w 33 minucie, 1-5. Klirex przegrywał, potem udało się wywieźć jeden punkt Ślązakom z Podlasia. No a co tu dużo mówić. Który również był brany pod uwagę, jeśli chodzi o kadrę Polski na wyjazd do Słowenii, ale Stankowiak. Zbyt krótko do Mateusza Kosteckiego. Teraz naprawia swój błąd. Oskar Stankowiak jest 2-1. Jeszcze tam lewą stroną biegnie Kostecki, ale nic sobie z tego nie robi. Roman Wachuła, który nie podaje na tamtą flankę, tylko z prawej strony. Miał dużo czasu. Podnicy z Torunia. Wojciechowski, ale z szarżą wszedł między dwóch zdezorientowanych lekko zawodników. Kostecki do Stankowiaka. I w to wszystko wmieszał się Marcin Mikojewicz. No ale nie dają za wygrane zawodnicy Pniewscy. Kostecki. I jest szansa przed Marcinem Mikojewiczem, który zdobywa drugą bramkę dzisiaj. Swoją i drugą dla zespołu toruńskiego. Tym razem piękna asysta z prawej strony. W meczu, oficjalnie w meczu z Pogonią Szczecin, kiedy jeszcze w ubiegłym 2017 roku tutaj taki mecz został rozegrany. Oczywiście mecz w ramach rozgrywek WCL Ekstraklasy. I rzut wolny. Roman Wachuła. Strzelec jedynej bramki jak na razie dla drużyny pniewskiej. Elsner. Mateusz Cyman, piwot, odegranie do Krzysztofa Elsnera. Ten bezlitośnie wykorzystuje tę dobrą asystę ex-gdańszczanina. Chwyt Spychalskiego, wzięty w kleszcze, staranowany wręcz. Mykola Morozow, faulu jednak nie było. Stankowiak kontynuuje akcję. Jeszcze będzie szansa na po... Wachoński. No w pewnym momencie na 2 m2 znaleźli się czterej zawodnicy. Tymczasem Dominik Solecki. Egzekucja po prostu na Nikolaja Nagu. Jest bramka kontaktowa. Kostecki powrócił na boisko. Frajtak. Przełożył sobie piłkę z lewej nogi na prawą. Jest obrona Nikolaja Nagu. Nagu. Dzisiaj sporo ma w pracy z wprowadzaniem piłki do gry. Teraz strzał z ostrego, niemal zerowego kąta Sylwestra Kipera, no ale był tam, gdzie powinien być Jakub Budych. 2 sekundy. No tutaj trzeba podać i automatycznie strzelić. No niedobrze zagrali zawodnicy Pniewscy. Zwieszona głowa Dominika Soleckiego. Mateusz Kostecki źle po prostu zagrał. No i wygrana Torunian staje się faktem. 3-2 FC Toruń pokonuje Red Dragons Pniewy.